Cześć, z tej strony oczywiście Czechu i dziś witam was w kolejnym odcinku drugim, który widzicie go pewnie w ten południowy piątek, kiedy już wszyscy jesteśmy po szkołach, myślę. Okej, ostatnim razem włączyłem sobie przeszukanie. Nie wiem, czy to było na odcinku, no ale tak zrobiłem. A ja słów dotrzymuję i mam nadzieję, że złapiemy na szczęście. Niestety nikt nic nie wziął, bo bym kogoś zamknąłbym tu w izolatkach, nie? Po pierwsze, poziom zagrożenia, ogólne zagrożenie więzienia. Żebym 8 więźniów. A, no widzisz. I nie można przeszukiwać bez tak o sobie więźniów, bo znaczy można, ale wtedy im gdzieś tam wszystko spada, więc staramy się nie przeszukiwać. Mówią nam, że są w izolatce jacyś więźniowie. No, ale my przecież nie mamy żadnych więźniów w izolatce. Nie wiem, czy wy już byliście, ale tutaj jak to zrobiłem, ale tutaj mam dyrektora, sobie trochę pograłem, hajsu nazbierałem, zobaczcie, zbudowałem te cele. Nie wiem, czy to już było. W każdym razie, okej, dobra, no. I rośnie, okej. Wyrąbane, szczerze mówiąc, mam na tych więźniów, bo jak komuś nie będzie pasić, to spoko i nara sobie będziecie siedzieć w izolatkach, nie? Także nam to zbytnio nie przeszkadza. Widać, izolatki są strasznie drogie, ale stać nas na jedne i zrobimy sobie właśnie przepraszam, i izolatkę. Pomieszczenia i weźmy izolatkę. Co to jest? Przemysł. Okej. Spieszmy, bo oni sobie tu leżą. Ja w tym czasie zaaplikuję sobie dawkę kokainy do nosa. O, halo. Panie kokaina. Tak się nie ma. Okej, zagrożenie nam spada, także ze spokojem. W izolatce mamy jednego więźnia zapięty na jedną godzinę, na dwie godziny. Aż żalnie. I słuchajcie, to co chciałem bardzo serdecznie ustalić, to jest to. Słuchajcie, mamy tu, tu mam minimalny rygor, ma trochę więcej wolnego czasu, znaczy w ogóle ma wolny czas. Zwykły rygor w ogóle nie ma wolnego czasu. I tu mamy pracowników, strażników i tak dalej. Tu mamy tych właśnie ziomków. Transportu nie chcemy, zadania. Gdzieś tu jest coś właśnie. Nie dotacje. Programy. Nie wiem, czy ja to wtedy po prostu nie oceniałem, nie odblokowałem. Ale to jest chyba polityka. I gdzieś tu było coś takiego, że mogłem ustawiać im na ile oni tam będą siedzieć. Na ile oni będą siedzieć w izolatkach i tak dalej. Czy to nie była polityka? Nie mam pojęcia. Chciałbym to ustalić. Chciałbym sobie ładnie im powiedzieć, gdzie ja to ustalałem. No ale kurde, nie mam pojęcia. Albo pójmy sobie psychologa. Nie mamy hajsu pewnie. Rozmieszczenie. Koszt. Czas wymagania nadblokowany. Aha, no to musimy uzbierać tysiaka. A nie chcę was zbytnio zanudzać na tym odcinku. Takie zbieranie. Tu są wszystko starsze. Jeszcze tutaj musimy podociągać wodę do natrysków. Ała, moja stopa. Ała, coś mi stopa teraz boli. Ale to tam moja stopa. Jakie ta grafika jest? Ustawiłem chyba na najlepszą. Takie dupne. No ale w tą grę prawda się gra tak. Zagrożenie super spada. Jestem zbuduj dziedziniec. Dostaniemy wynagrodzenie. Czekaj, weźmy sobie te zadania. Tu gdzieś będą zadania. Nie, to nie są. Ale no nie. Do tasy. Z centrum. Dostaniemy za to hajs, nie? O, nie mogę, kurde. Dobra, okej. Musimy zbudować dodatkowo do tego zbuduj pomieszczenie tymczasowe, które już mamy zbudowane.
Tak, jakby co. Tylko sobie ich nie zaznaczyłem. Pomieszczenie tymczasowe. Jest tu. Coś tam się drze i zagrożenie rośnie. Że poważne problemy. Co wy chcecie? 15. Wolny czas. Jedni mają wolny czas, drudzy do celi. Get the fuck out. No, możecie sobie łazić? Łez, spoko. Tylko, ej, ja się boję, bo to są zwykłe drzwi, nie? Żeby się wy nie pieprzyli. No co zrasta? 15 już wasza poważna jedynie... Ty, bo was wszystkie kurwa w tych izolatkach zamkną, no. Minimalny rozmiar 5 na 5. Jak nie spełniono. Przepraszam bardzo. Czy ja może coś źle zrobiłem? Chyba nie wiem. Pomieszczenie tymczasowe. O shit, tyle zrobiłem pomieszczenie tymczasowe. Nie tyle. No i gówno. Włóżmy tę ścianę, pyk. Tą ścianę, tą ścianę, tą ścianę. Tą ścianę, tą ścianę, tą ścianę, tą ścianę. O nie, nie, to mnie. Nie, nie. Włóżmy obiekty, sprzedaj obiekt. No to rozbudujcie mi to. Nie, rozmontuj to. No okej. Weźmy sobie materiały. Wygrana ściana. Musi być o jedno. Musi tak. I kupujemy jeszcze obiekt. O nazwie... Duże drzwi więzienne. Rozmontujcie to jeszcze. No co wy... Nie, stop. Co wy robicie? Co wy robicie? Ja przepraszam chyba bardzo. Wypiałam! Ale zagrożenie już jest... high. Czyli wszyscy się buntują. Niedobrze, niedobrze. Nie. No pójdziesz na dwie... Kurde, nie wiem jak im tu ustalić. Ty się bijesz, więc ty już jesteś do którego w kursie zaostrzony. Ja przyjdę za lat widzenia, no. Uspokoili się. To się... Ty też się bił! Ju. Izolatkę na 24 jesteś zaostrzony. Ochrona. Słuchajcie, mamy tu zaostrzoną ochronę. I musimy na chwilę jeszcze ten. I gdzie mamy zaostrzoną ochronę, to wy, oni tak. Oni... Co by im tu dać? Może nie mają łazienki? Nie no, bez jaj. To może śpią godzinę mniej. Bo tak będzie, o. Ci śpią jeszcze godzinę więcej. Panie. Ci śpią o 10. Ci śpią mniej. Ci cały czas w celi dopiero śpią. Niech mają. Kurde, bo mi funkcjonariusza policji pobili. Bez kitu. No okej, okay. I poczekajcie, weźmy sobie teraz pomieszczenia. Pomieszczenie tymczasowe, pyk. Wiem, minimalny rozmiar 5 na 5, no przecież kurde jasna jest. Toaleta i łaska. Toaleta, bardzo pyk. Ławka, no problem my friend. Dam tyle ławek, że tu będziecie... Będziecie tu i tak całe życie, znaczy. Macie siedzieć. Znowu, przepraszam, dwa bardzo. Ktoś mi się tu buntuje. Teraz pomoże.
Kurka, 24. Przepraszam, ktoś jeszcze? Dwa. Ty stary, posiedzisz tam cały dzień w tej zwarte. Nawet, co ty masz za ten stany? Członek gangu ranny. Próba ucieczki zniszczenia atak na pracownika. Mówić jeszcze więc 49 godzin będziesz siedział, ziomek. 49 godzin. Pół życia przesiedzisz w tej grze. Gnoju. Oj, jak dużo, 97. Słuchajcie, i... Dzienny przepływ pieniędzy, no nie, 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 strażnicy, nie więźniowie. No nie. Czekajmy, co to było. Coś pikło, czy nie? Czekaj, nic nie ten. Macie 2 godziny wolnego czasu przed posiłkiem. I kupanie. Jeszcze potrzebna łazienka, raczej ten. Ale nie więcej mamy pomieszczenie tymczasowe. Wystarczy zaplecze, rura. Jeszcze zastanawiam, czy ta rura tam dosięgnie. Czy w niej będzie woda. To jest niemożliwe zbudowanie rury, tak. O, to super świetnie. Też jest zbudowanie rury niemożliwe. Tyk, tyk, tyk. Okej, tak powinno być okej. To jest poziom zagrożenia, chyba... Miliard. Nie no, to być nie może. Strażników zrobili. Co ty chcesz, głupi śmieciu? Alkohol chcesz? Stary, ty to mam. Dalej, gdzie są ludzie w izolatce? Przepraszam, jednego zamknął na 200 lat i co? I co? Nie rozumiem. Zbuduj dziedziniec. To jest cel na pewno, który uśmierzy środki. Że tak powiem. Nie wiem, to jest zbyt. Dobra. Materiały i... Nie, to są pomieszczenia. I co to jest? Jak to się nazywa? Dziedziniec. Dziedziniec wymaga 5 na 5. I co? Jeszcze to piszę. Pozwala więźniom ze służby czy innym okiem snajperem lub zwierzę. Jego pomieszczenia bezpieczne zawrzenie innymi drzwiami. No okej, okay, no walniemy taki... Kurde, 20 na 10. Albo jeszcze większy, taki bym pizdnął. Taki macie jebutny. Jebutny taki dziedziniec macie. Proszę. Arsz. Taki po prostu jebitny, nie? Aha, nie mogę. Stop, stop, jeszcze raz. Zróbmy na razie może taki mniejszy. Będę pamiętać, że tam będzie można go powiększyć. Zróbmy 10 na 10. I to będzie potrzebne... to będą materiały i to będzie ogrodzenie właśnie. Nie, za mały ten dziedziniec. Bez kitu. Czekajcie, zrobimy to o wiele większe. Weźmy dziedziniec i jebnijmy tu. To będzie dobrze. To będzie dobrze. Taki. Mogli sobie wychodzić i łazić. Taki będzie jebnijmy dziedziniec. Do tego potrzebujemy materiały, ogrodzenie, ściana ogrodzenia. Ogrodzenie same. Dokąd to jest? Chyba dotąd. Do tego... O, halo. Tak nie rób. Dajcie go. Ślepy. Ślepym. Jestem człowiekiem. No i tu. I tu będą drzwi.
pomieszczenia. Czy są drzwi, obiekty? Widzę laki, drzwi do personelu, drzwi. Rama. Tu? O, nie. Dobra, weźmy duże drzwi więzienne. Będą... nie będą mi tam. O, sorry, to małe drzwi więzienne. Po prostu drzwi więzienne. Pyk, niech sobie podnoszą tutaj ciężarki. Dziewczynki. Macie tu... kupować. Nie ma lip. Super się. Dobra. Wydaje się, że ty też się biłeś, ja. Tu każe cię mieć dodatki 24. Więc co ty zrobiłeś? A tak naprawdę zniszczenia próba uciec. 48 godzin i dodatki 50. Ty masz 20 godzin i dodatki. A i ciebie zwyższamy, nie ma takich. Wpierdalacie wszyscy. Wszyscy mają posiłek, ale nie wszyscy je jedzą, bo niektórzy są zamknięci. No ale jakoś tam. Zobaczcie. Dwa dni bez incydentów. Dwa dni. Stany podporządkowane jakoś. Proszę powiedzieć, no ja mówię, no to co chodzi, bo tak. Wybudujcie. Oj, będzie spoko, myślę. No odpad, no właśnie. Odpad powinno się wyrzucać. O, jebitny ten dziedziniec, naprawdę. Kurde, wielki rzęs zrobił. Co, alkohol, zaraz wszystkich was przeszukam. Kurde, wygnoję. Wszystkich przeszukam. No w sumie dobra, sobie załatwiajcie. Co jest? Co to było? Stop! Stop, gdzie kto to był? Kto to był, ja się pytam. Kto to był? To był... ty to były? Co ty przyniosłeś? Posiadanie narkotyków. O nie, zresztą rygor. Nie, w sumie za to nie. Zagry. Ale Łukasz, zamknięcie 48. 48, izolatka. 24 godziny. Trochę przesadziłem, no ale trudno. Super, mamy dziedziniec. Ok, jest. I teraz tak. Dziedziniec zamiast czasu wolnego damy tutaj po posiłku o godzinie 3, 4. Tu macie dziedziniec, nie? Wy tu macie raz, dwa, trzy dziedziniec? Nie, może zróbmy tak. Po posiłku do celi, potem macie dziedziniec 3. Ze strony rynku macie godzinkę dziedziniec. Wszyscy mają dzieciniec, nie, znaczy nie wszyscy. I teraz mają dzieciniec, nie możecie sobie wyjść. U, mówicie jak fajnie. Opa, jak pompuje, pompa. Pompa team. Jedyne nas to sprzedajmy. 13 tysięcy aż mamy. Także odblokowuję, że zatrudnić księgowe do wszystkich więźniów. Więźniowie, za mało jest posiłków, nie gadaj. Mi się nie najadł, czy co? Nie wiem, chyba poziom zagrożenia, bo się będzie drzeć na mnie. To tak, już to widzę.
Rozmieszczenie to weźmy. O, halo. To już to zrobiłem? Czasem pozwala na przejście strażników do określonego sektora więzienia. No jak to zrobić? Przepraszam. O, panie dyrektor, nie chcę pan zrobić. Pan strażnik. No jak to mam niby zrobić? Menu główne nie chcemy. Czajcie sobie. Zagrożenie też nie? Dzień. No jak tu ich rozmieścić? Kurde, nie? Jak to zrobić? Że tak powiem, gdzieś dalej tu. Tu pójdziesz czy co? Chcecie jeszcze do podnoszenia ciężarów? Tu nie używacie tego. Tu ktoś umarł. Idź do... Tak się to wszystko... Co ja wam jeszcze dam, no, ziomki? O, jest rozmieszczenie! A, strażnicy, pyk. Idę. Jeden, dwa. Tu będzie z dwóch. To mam wyjmowaną stołówka, będzie jeden. Czy to już czterech? To tutaj z dwóch, pięciu. Trzy, cztery, pięć, sześciu. No okej, okay, wszystko jest. Tu powinno być dwóch ziomków. Super, że jak zwykle jest jeden, nie? A nie, jest dwóch. Okej, okay, weźmy jeszcze obiekty i wysuwacz metali. Wysuwacz metalu, weźmy, chciałbym po prostu wbić, nie? No i dajmy im, co, dajmy im więcej, niech podnoszą ci, że oni czyczą. Stupę tylko? Ale to my tu możemy napchać, nie? No to wy sobie trochę posiedzicie. W tym weźmy rozmieszczenie i to się... Dobrze, nie chcę widzieć, nie wiem. Tylko pracownicy, czyli kuchnia. To chuj wie co to. Pomieszczenie tymczasowe, łazienka, cela. Tylko dla albo. Biuro, dyrektor. Okej, okay. I to wszystko. Na dziedziniec. Do strefy, a wszystkim nie będą. Każdy może wejść do tej strefy, a wszystkie drzwi będą otwarte. To w sumie nigdzie, nie? Patrole? Wymaga patrole. Okej, okay. Dajcie B wywiady. A weźmy to za tysiaka i patrole. To hajs. A, w sumie odblokowujmy jeszcze coś. Znane do zadania sterowania drzwiami oraz monitoring. Odblokowuje kamery i urządzenia to pozwalają obserwować niestrzeżone obszary więzienia. To nam jest chyba niepotrzebne. To jest to, polityka więzienia, to potrzebujemy. Żeby ich tu wszystko nastraszyć i tak dalej. Tylko dwóch więźniów, znaczy dwóch tych strażników, to trochę słabo. Tu też dwóch, jeden jest w kuchni. Nie wiem po co. Tu jest nawet trzech. Wy sobie tu posiedzicie.
Dobra, w dupę mam ten pizdek. Dobudowałbym nawet nowe cele. Musimy dokupić personel. Jeszcze dwóch kucharzy. I odwroty finansowe do gminy księgowej. Słuchajcie, myślę, że zrobimy sobie pokój odwiedzin, który będzie tutaj. Myślę, że to będzie idealny moment na pokój pomieszczeń. Dziesięć na siedem. Może być? Tylko pokój pomieszczeń. Co ja gadam? Odwiedziny w sensie. A to jeszcze nie ma. Panowie budują. A to już zbudują, okej. Zresztą chyba betonowo, nie? Jedni mają spanie, jedni mają po prostu nudzą się w celu. Aha, bo państwo Janusze muszą tu iść. Dzięki. I normalnie. Autozapis. Okej, skoro już jesteśmy na tym autozapisie, to myślę, że tu właśnie skończymy i tu będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, był z wami Czechu.